Świeżo po przesłuchaniach drugiego etapu. Jeszcze te emocje widać. Tak, tak. Jestem bardzo rozemocjonowany, ale szczerze powiedziawszy nie jestem z siebie zadowolony. No, były rzeczy, które powinny być lepsze i jestem tego świadomy i no, zawsze wiadomo, że jakby można coś lepiej, ale ja jestem po prostu tutaj trochę zawiedziony sobą. Może nerwy trochę mnie poniosły. To nie jest pierwszy konkurs w pana życiorysie. To prawda, to nie jest mój pierwszy konkurs. Już byłem nawet na poprzedniej edycji tutejszego konkursu. Byłem też na kilku innych konkursach, aczkolwiek nigdzie myślę tak dobrze się nie zaprezentowałem jak tu w pierwszym etapie i też bardzo czuję swój rozwój. Dlatego jestem zadowolony ze swojego pierwszego etapu, no ale jednak z drugiego etapu już nie do końca. Dużo rzeczy mogło być lepiej, jestem tego świadomy i będę nad nimi pracował, żeby były po prostu dobrze zrobione na następnej swojej prezentacji. Co pan robi na co dzień? Na co dzień? Aktualnie zajmuję się, przygotowywuję rolę Rodolfo w Akademii Muzycznej w Katowicach. Już de facto jako absolwent, ale jeszcze właśnie tam działam. Piszę pracę magisterską, uczę grać na gitarze młodzież w szkole muzycznej Yamaha. Udzielam się w duszpasterstwie młodzieżowym i szczęśliwie żyję ze swoją żoną. Czy jest pan zajętym człowiekiem? Dosyć, aczkolwiek robię to, co kocham, więc nie czuję jakby takiej, nie wiem, nie czuję zmęczenia życiem. Co przygotował pan na etap drugi? Zueignung Straussa, pieśń. Arię z Małej mszy uroczystej Rossiniego, czyli Domine Deus. Oraz Cavatine Fausta razem z recytatywem, czyli Quel trouble inconnu me penetre, oraz Sali demeure chaste pure. I teraz będzie pan czekał na werdykt. Tak, nic więcej mi nie zostało.